Witam serdecznie o poranku w kolejnym aceranku, raz jeszcze aceranek w plenerze. Właśnie dzisiaj wracam z Irlandii. Wspaniały czas. Wspaniały czas i powiem Wam naprawdę, spotkałem tutaj w tym naszym kościele kilkanaście nowych, wspaniałych osób. Dzięki Bożej łasce otworzyliśmy dwie kolejne placówki w Irlandii. Mamy już ich 5. Niedługo ogłosimy to oficjalnie. Wiele wskazuje na to, że w ramach irlandzkiego HWE pojawi się też zbór irlandzki. Może nie w 100%, ale na pewno w zdecydowanej większości właśnie irlandzki. No, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się Słowa Bożego wśród Polaków głównie, bo to mi leży na sercu tu w Irlandii, to rysują się kolejne możliwości i kto wie, może niedługo przekroczymy w Irlandii 100 naszych społeczności. Wcale nie żartuję, ale zostawmy to. Wczoraj mieliśmy taki dzień podsumowujący trochę naszą służbę tutaj. Mieliśmy wspaniałe nabożeństwo wieczorne. No, powiem Wam, ewidentnie obecność Ducha Świętego była wyczuwalna, zauważalna. Niezwykły czas uwielbienia, modlitwy w takiej ciszy i spokoju, z takim ogromnym namaszczeniem. Coś niesamowitego. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że obecność Ducha Świętego tak się tylko manifestuje. Na pewno równie dobrze może być i głośno na nabożeństwie, ale mówię o wczorajszym, po prostu zupełnie innym i oni też wszyscy to tutaj odczuli, że to było coś zupełnie, no, dla nich nawet chyba niezbyt znanego, ale coś niezwykłego. Mieliśmy dużo wykładów. Rafał, który był ze mną, też tutaj naprawdę z niezwykłej strony się pokazał jako muzyk i przy okazji ewangelista. A wczoraj rozmawialiśmy pod koniec już dnia. Mieliśmy czas wykładu i dużo rozmów na temat małżeństwa. I była tam taka kwestia, która no zawsze jakoś tam rozpala ludzi. Kwestia rozwodów, powtórnego małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście pytania, no, jak do tego podejść. Muszę powiedzieć, że my w HWE podchodzimy do tego normalnie. A co to znaczy normalnie? Normalnie znaczy biblijnie. Czyli posługując się 7 rozdziałem 1 listu do Koryntian, listy, jak wiemy, skierowanego do ludzi wierzących. Możemy Koryntianom oczywiście tam przypiąć niejedną łatkę, jakbyśmy bardzo chcieli. Niemniej, skoro Biblia mówi, że byli to ludzie zbawieni, wierzący, to właśnie za takich musimy ich uważać. I słowa, które są do nich skierowane, musimy traktować jako słowa skierowane do ludzi wierzących. I właśnie w 7 rozdziale jest taki werset pierwszej części tego rozdziału, który powiada, aby żona męża nie opuszczała, a jeśli to uczyni, to żeby pozostała samotna lub wróciła do męża, ale też i żeby mąż z żoną się nie rozwodził. To jest proste, skondensowane zalecenie, właściwie nie ma tutaj pola do dyskusji jakiejkolwiek. Ale podkreślam, to jest skierowane do ludzi wierzących. Więc, po pierwsze, w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma rozwodów. Nie istnieje pojęcie rozwodu w Kościele Jezusa Chrystusa. Musimy mieć świadomość, że jeżeli przekraczamy tę granicę, na przykład pozwalamy w kościołach na rozwody, a w wielu kościołach pozwalamy, no to jesteśmy w ewidentnym konflikcie ze Słowem Bożym, buntujemy się przeciwko Bogu, a w związku z tym jesteśmy traktowani przez Boga jak buntownicy.
A co dzieje się z buntownikami, no to już Słowo Boże na ten temat jasno się wypowiada. Osoby, które z jakichś względów, można sobie takie względy wyobrazić, no nie mogą żyć ze sobą razem. No ja to bardzo oględnie mówię. Mogą żyć osobno. Tak. Bo jest taka klauzula zawarta w wypowiedzi Pawła. Żona może opuścić swojego męża, ale nie może wyjść za mąż. Może jedynie do niego wrócić. Więc jest taka możliwość, aby małżonkowie z jakichś powodów rozchodzili się albo na jakiś czas, albo już na zawsze, ale nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa. To jest sprawa oczywista. I tutaj nie ma co dyskutować. Lata temu do naszego zboru przyjechał amerykański pastor, tam polecony mi przez pewną osobę, no, której ufałem. Nie wiem, dlaczego przyjechał, być może jakieś wakacje miał w Polsce, no ale w każdym razie usłużył w naszym zborze. A usługa była taka nijaka, nie wiadomo było, o co mu chodzi, nie wiem, czy on sam wiedział, o co mu chodzi. No ale spokojnie, żeśmy się rozeszli i tyle. Później okazało się, już też nie pamiętam z jakiego źródła, że ten człowiek ma trzecią żonę. Ale żeby było śmieszniej, chociaż do śmiechu tu w ogóle nie ma nic, to jego dwie poprzednie żony siedzą w tym samym zborze, z którego jest ta trzecia żona. Przyjechał za rok już bez zaproszenia, już nagle po prostu wszedł do zboru i on będzie usługiwał. Ja mówię, nie przyjacielu, ty nie będziesz usługiwał w naszym zborze, ponieważ ty masz trzecią żonę. A on mówi, no tak, mam trzecią żonę. No i dwie twoje poprzednie żony siedzą w twoim zborze też, bo to był pastor też tego zboru. No tak, to prawda. No to w takim razie, jak podchodzisz do Słowa Bożego, które mówi, że nie wolno ci tego było zrobić. No ja wiem, no, ale Bóg mi to wybaczył. No na takie diktum trudno było odpowiedzieć. Więc nawet nie próbowałem dyskutować. Zostawiłem sprawę w miejscu, w którym żeśmy zaczęli. Oczywiście nie usłużył. Nigdy więcej do naszego zboru nie przyjechał. I tak się ta historia skończyła, jeśli chodzi o nasze kontakty. Ale pamiętajcie, my mówimy o sytuacji, w której Paweł wyraźnie zwraca się do ludzi wierzących. Natomiast wiem, że są tacy chrześcijanie i absolutnie się z nimi nie zgadzam, którzy twierdzą, że jeśli człowiek był żonaty, czy kobieta była zamężna, zanim się jeszcze nawrócili i tam doszło do rozwodu, no to oni już też nie mogą w żaden sposób zawrzeć nowego małżeństwa. Ale przepraszam, na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Proszę mi wskazać werset biblijny, który mówi, że w tej sytuacji nie wolno. Nie ma takiego wersetu biblijnego. Ja wiem, co mi wskażecie, ale to, co mi wskażecie, w ogóle nie dotyczy tej sytuacji. Po pierwsze, jeśli człowiek się nawraca, rodzi się na nowo, to co staje się z jego starym życiem? Ono po prostu umiera, znika. Bóg powiada, nigdy więcej nie będę wspominał twoich grzechów. Koniec, kropka. Więc dlaczego ktoś ośmiela się wspominać stare grzechy tego człowieka? Na jakiej podstawie? Chcecie być lepsi od Boga? No to najpierw z Bogiem porozmawiajcie na ten temat. Po drugie, znam takie sytuacje, znam tą sytuację, tą, którą wam opowiem bardzo dobrze, ponieważ człowiek ze mną się tutaj kontaktował. Jako człowiek niewierzący rozwiódł się. Nawrócił się. No i chciał się ożenić. Słusznie uważając, że nic nie stanowi, że nie ma teologicznej przeszkody. O, tak to nazwę, bo za chwilę powiemy o przeszkodach.
Nie, nie możesz. Nie wolno ci. No ale jak to? No bo ty jesteś żonaty ciągle. No ale ja się rozwiodłem dawno temu. Ale Biblia mówi, że jesteś żonaty. To co ja mam zrobić? Masz się pojednać ze swoją żoną i ona ma do ciebie wrócić. No to chłop w swojej gorliwości zaczął szukać tej swojej byłej żony i znalazł. No i przychodzi do tych starszych i mówi, no ale moja żona jest zamężna. Nie szkodzi, ma się rozwieść i ma wrócić do ciebie. Słuchacie, słuchacie dobrze, co ja mówię? Ona ma się rozwieść. Czyli już w jej przypadku rozwód jest dozwolony, tak? Na szczęście chłop był na tyle przytomny, że się ze mną skontaktował. No i nie było tragedii. Trudno mi sobie wyobrazić, co by było, gdyby on poszedł do tej kobiety i powiedział, że ma się rozwieść. No, co byście zrobili na miejscu męża tej kobiety? No, ja wiem, co bym zrobił. Zrzuciłbym go ze schodów po prostu i pogonił kijem. Bo przychodzi mi niszczyć moją rodzinę. Ile trzeba dewotyzmu, ile trzeba dewocji, ile głupoty religijnej, żeby takie rzeczy robić z ludźmi. Stare życie przeminęło. Wszystko teraz jest nowe. Znacie to słowo, czy nie znacie? Tak, zostają konsekwencje dawnych grzechów. W postaci wyroków sądowych, więzienia, w postaci dzieci czasami, które zostały z rozbitych małżeństw. To wszystko jest prawda. Ale te rzeczy są regulowane nawet przez prawo ludzkie. A jako człowiek nowonarodzony, to ludzkie prawo powinniśmy szanować. I tu jest sprawa jasna. Nie ma o czym dyskutować. Czy są jakieś przeszkody, które tego człowieka narodzonego na nowo, nawróconego, mogą powstrzymać przed założeniem rodziny już w nowym życiu, a w starym życiu jedną czy dwie rodziny rozbił? Tak, oczywiście, że są takie przeszkody. Ponieważ to, że człowiek, teologicznie podkreślam, ma prawo zawrzeć powtórne małżeństwo, to nie znaczy, że mentalnie jest do tego zdolny. I właśnie na tym to polega, że takie małżeństwo powinno być poprzedzone długą duszpasterską pracą z takim człowiekiem czy z takimi ludźmi. Ponieważ przyczyny, dla których rozbiło się poprzednie małżeństwo, mogą nadal istnieć. I w ten sposób, nie traktując poważnie tej sprawy, możemy doprowadzić do śmierci następnego małżeństwa. Ja to mówię bardzo tak oględnie, ogólnikowo, ale myślę, że sprawa jest jasna. Niestety muszę wam powiedzieć, z moich informacji, a otrzymuję je od różnych ludzi, wynika, że pastorzy dość tak lekce sobie ważą małżeństwo. No, kochacie się, to się kochacie. No to dobra, no to kiedy ślub? No to jest karygodne w ogóle. Karygodne. Znam nawet taką sytuację, w której wierząca niewiasta poszła do pastora i mówi, że chce wyjść za mąż za katolika. A kochacie się? Kochamy się. No to ja nie widzę problemu. No jak nie widzi problemu? To ślepy jest, Biblii nie czyta. Co ma wspólnego światu z ciemnością? Jak może w jednym jarzmie chodzić wierzący z niewierzącym? No to jakaś bzdura kompletna. Więc musicie wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, kiedy człowiek żyje tym nowym życiem, rozmawiać z nim, wspólnie się o to modlić. Wychodzą różne rzeczy z ludzi. Naprawdę. Ja pamiętam, już na zakończenie to powiem, rozmawiałem z pewną parą narzeczeńską, to nie byli tacy młodziankowie już. W którymś momencie ten narzeczony wstaje i idzie do mnie, żeby mnie pobić. Bo mu powiedziałem prawdę. I muszę wam powiedzieć, minęły lata, miałem rację. Ale nie słuchali. Miałem rację. Problem tego człowieka, który miał go wtedy, został w nim po wielu latach. I stał się ten człowiek ciężarem dla swojej żony, bo się w końcu pożenili.
Kończąc już, ja wiem, że temat ciężki, trudny. Może teraz wielu, którzy mają podobny problem, będzie miało cały dzień na myślenie. Ale słuchajcie, Słowo Boże jest jasne w takich sprawach. Słowo Boże mówi właściwie w tym przypadku zero-jedynkowo, jak być powinno. Ale przy tym wszystkim musimy zachować wiele, wiele mądrości, wiele takiej gorliwości w szukaniu Bożej woli, aby nie zepsuć tego, co tak naprawdę Bóg sam wymyślił dla człowieka, czyli, żeby nie zepsuć, małżeństwa. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.